Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, w filmie po około miesięcznej przerwie. Strasznie mnie to nagranie stresuje, bo dawno tego nie robiłam i już nie do końca pamiętam co i jak, ale mam nadzieję, że szybko mi się przypomni i szybko wejdę w ten ponowny tryb nagrywania takiego cotygodniowego. A dzisiaj na dobry początek przychodzę z Bookhaulem, bo Bookhaul to jest taki film, który jest dla mnie łatwy do nagrania. Wiem, że Wy go lubicie oglądać, ja też lubię oglądać Bookhaule na innych kanałach, więc myślę, że to jest taki win-win situation, dlatego pomyślałam, że to po prostu będzie idealny film na początek, na rozruszanie. Tych książek jest chyba 7, 8, 8 chyba wydaje mi się. Także mam nadzieję, że pójdzie nam szybciutko, ale że z przyjemnością ten film obejrzycie. Ostatni Bookhaul nagrywałam, zdaje się, we vlogu z warszawskich targów książki, więc tutaj tych książek nie będę pokazywać. Pokażę Wam wszystko to, co do mnie przyszło właśnie po tym czasie, czyli od czerwca do mniej więcej teraz. I pierwsza książka to jest coś, co kupiłam zaraz po premierze, bo byłam bardzo, bardzo ciekawa tej książki, a niestety do tej pory nie udało mi się po nią sięgnąć. I są to Nasze winy Louise Kennedy. Ja już ją pokazywałam tutaj na kanale wielokrotnie, bo wielokrotnie miałam ją w planach, żeby ją przeczytać. No ale właśnie wtedy też zaczynał się ten mój największy taki zastój czytelniczy i po prostu nigdy po tę książkę nie sięgnęłam, a też nie chciałam zrobić jej krzywdy na zasadzie, że nie chce mi się czytać, ale przemęczę się, bo chcę tą książkę poznać i być może to jakoś wpłynęłoby na mój odbiór, także czekam, aż będę miała taką spokojniejszą głowę, może właśnie już teraz końcem roku uda mi się po tą książkę sięgnąć. Wielokrotnie już o niej mówiłam na kanale, dlatego nie będę się powtarzać. Tutaj mamy lata 70. w Irlandii i główną osią fabuły jest konflikt protestantów z katolikami. Dużo słyszałam o tej książce takich opinii mieszanych, to znaczy niektórzy bardzo, bardzo ją chwalą, ale słyszałam też już trochę takich opinii nie do końca pochlebnych, także bardzo jestem ciekawa, jak mi się ta książka spodoba. Dosyć wysoko stawiam jej poprzeczkę, bo po prostu jakoś wydawało mi się, że to jest książka, która może mi się spodobać i takie mam wobec niej oczekiwania. Kolejny zakup, zresztą z tego samego zamówienia, co Nasze winy, to książka Wojna Windsorów. Jest to bardzo, bardzo obszerna książka dotycząca rodziny Windsorów właśnie, czyli obecnej rodziny królewskiej w Wielkiej Brytanii. O tej książce całkiem niedawno mówiła Aga w Pałacu i wyrażała się o niej całkiem pochlebnie, jak na to, że zazwyczaj ona książki o rodzinie królewskiej krytykuje z uwagi na bardzo, bardzo dużą liczbę najróżniejszych takich błędów merytorycznych. Tak, ta książka naprawdę zebrała od niej całkiem niezłą opinię, także tym bardziej jestem ciekawa. Wydaje mi się, że to będzie taka dosyć kompleksowa historia właśnie rodziny Windsorów, tylko chyba tutaj obejmuje czasy od śmierci księżnej Diany i wszystko to, co się działo później, czyli właściwie ta najnowsza historia XXI wieku. No, jestem ciekawa, lubię ten temat, więc mam nadzieję, że za jakiś czas uda mi się po tę książkę sięgnąć, chociaż tak jak wspomniałam, jest ona dosyć obszerna. W ogóle bardzo podoba mi się wydanie, bo tutaj te litery są takie złocone, grzbiet też jest złoty, także pewnie to się brzydko odbija w lampie, ale jest wydana naprawdę tak po królewsku. I skoro już wspomniałam o Adze w Pałacu, to mam tutaj też dwie książki, które dostałam od niej, ponieważ Aga pracuje w książkach i przywiozła mi kiedyś te książki. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. I mam tutaj Klub Smutnych Duchów 2. Jakiś czas temu, właśnie chyba na początku czerwca, zachwycałam się pierwszą częścią tego komiksu, która bardzo, bardzo mi się podobała. No i w związku z tym Aga przywiozła mi drugą część. Jeszcze też nie czytałam, ale mam nadzieję, że spodoba mi się równie mocno jak pierwsza. Widziałam też, że jest już trzeci tom, także jest to jakaś taka większa seria, natomiast no jest to komiks, więc pewnie tego czytania tutaj to jest na jakieś pół godzinki, ale mimo wszystko mam nadzieję, że mi się spodoba, podobnie jak pierwsza część tej historii. Nie wiem, czy wiecie i czy w ogóle wspominałam o tym przy okazji pierwszej części tej książki. To jest w ogóle takie uniwersum, które stworzyła autorka, które ma swoją kontynuację na Instagramie. Jest właśnie konto na Instagramie, które nazywa się Klub Smutnych Duchów oczywiście. I są tam takie różne memy dotyczące tej tematyki, to znaczy dotyczące różnych natrętnych myśli i jakichś takich właśnie psychicznych problemów, które gdzieś tam dotykają pewnie każdego z nas. Wydaje mi się to takie bardzo słodkie, urocze i takie bardzo, nie wiem jakiego słowa tutaj użyć, ale takie po prostu kochane i takie no, bardzo miłe, że coś takiego istnieje w internecie, także zachęcam też do sprawdzenia właśnie Instagrama Klub Smutnych Duchów. I druga książka, którą dostałam od Agi, to jest najnowsza książka Michelle Obamy, czyli The Light We Carry. Ostatnio ta książka miała swoją premierę po polsku, w języku polskim. Z tego co pamiętam, to tłumaczenie tytułu jest dosyć dosłowne. Natomiast ja właśnie dostałam od Agi wersję anglojęzyczną. Dawno, dawno temu kupiłam też Becoming Michelle Obamy. Do tej pory nie przeczytałam, ale jestem zachwycona tym, jak te książki są wydawane, bo te brytyjskie i amerykańskie wydania zazwyczaj, szczególnie te właśnie w miękkich oprawach, to jest akurat twarda, są wydawane dużo gorzej niż w Polsce, bez skrzydełek, jakoś tak w ogóle, no nie wiem, wyglądają trochę jak takie nasze szczotki, jakieś takie egzemplarze recenzyjne. Natomiast to wydanie jest przepiękne i zresztą tak samo właśnie jest Becoming, bo jest to twarda oprawa z obwolutą. Tutaj co prawda pod spodem jest gładka, ale bardzo podoba mi się to, jak ta książka jest ogólnie wydana i tutaj w środku też jest wklejka. Nie wiem, jak wyglądają te książki po polsku, bo ani Becoming, ani właśnie tej książki nigdy nie widziałam na żywo w polskim przekładzie.
W sumie kiedyś w księgarni sobie sprawdzę, czy one też są wydawane w twardej oprawie i z obwolutą, czy jakoś inaczej, bo to jest dla mnie naprawdę dużym plusem. Widzę też, że tutaj jest dużo światła na stronie, także to powinno się dosyć szybko czytać, ale nie wiem, szczerze mówiąc, kiedy zabiorę się za tą książkę, bo na pewno chciałabym jednak zacząć od Becoming, a skoro nie zabrałam się za nią od, kiedy ta książka wychodziła, 3 lat myślę, to myślę, że i z tą nieprędko mi pójdzie, ale jeżeli czytaliście angielską czy polską wersję, to koniecznie dajcie znać, jak Wam się podobała. W sierpniu miałam również swój wieczór panieński i dziewczyny podarowały mi z tej okazji książkę. Bardzo, bardzo dziękuję. Jest to książka Nabokowa, Śmiech w ciemności. Przyznam szczerze, że nie słyszałam wcześniej o tej książce tego autora, natomiast tutaj wyczytałam z tyłu, że jest to powieść o szaleństwie i destrukcji, także brzmi ciekawie. Nie wiem, co dziewczyny miały na myśli, dając mi tą książkę właśnie z okazji mojego zamążpójścia, ale jestem bardzo ciekawa, jak mi się spodoba i o czym właściwie jest ta historia, bo naprawdę tutaj z opisu z tyłu brzmi to całkiem ciekawie. I chciałabym tą książkę przeczytać jakoś w niedługim czasie. Czytałam jedynie Lolita, jeżeli chodzi o Nabokowa. No Lolita jest taką książką, jaką jest. Czytałam ją dawno, dawno temu, bo chyba gdzieś w gimnazjum. Na pewno nie był to najlepszy wiek na czytanie tej książki. Natomiast kiedyś myślałam, że chcę do niej wrócić, przeczytać ją jako dorosła osoba, ale teraz raczej wiem, że nie chcę do niej wracać i uważam, że nie jest to tematyka i treść książki, którą no, chciałabym gdzieś tam promować i wracać do niej. No, nie wydaje mi się to po prostu konieczne, ale chętnie zapoznam się właśnie z innymi dziełami Nabokowa, bo nigdy nie miałam okazji czytać żadnej innej jego książki. I ostatnie 3 książki, które tutaj mam, to moje wrześniowe zamówienie, więc są tutaj 2 wrześniowe nowości i jedna trochę wcześniejsza, ale też nowość, o czym zaraz się przekonacie. Mam tutaj przede wszystkim jedną z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie premier tego roku, a jest to książka Rebeki McKay, Mam do Pana kilka pytań. Jak widzicie, ja właśnie ją czytam, ale czytam ją już od długiego czasu. Jestem na stronie obecnie 300, dokładnie 302. Czytam ją bardzo długo, nie dlatego, że mi się nie podoba. Na pewno nie podoba mi się tak, jak wierzyliśmy, jak nikt tej autorki. Natomiast jest to dobra książka, ale po prostu zaczęłam ją czytać we wrześniu, a we wrześniu miałam też ślub, więc no nie byłam w stanie się na niej do końca skupić. I teraz na spokojnie chciałabym sobie ją dokończyć. Brałam też udział w Gabi Readingu, organizowanym przez Gabi z Oribani Books, gdzie właśnie wspólnie z innymi dziewczynami czytałyśmy tę książkę, ale jak widać, jeszcze tego wspólnego czytania nie udało mi się skończyć, także mam nadzieję, że nadrobię to na dniach. Druga książka to dosyć głośna premiera, bo jest to najnowsza Taylor Jenkins Reid, czyli Carissa to powraca. Ja nie lubię się jakoś bardzo z tą autorką, bardzo podobała mi się Evelyn Hugo, natomiast Daisy Jones i ta kolejna książka Malibu Płonie już nie tak bardzo. To znaczy, nie uważam, żeby to były jakieś złe książki, ale też dla mnie były raczej przeciętne, więc nie spodziewałam się właściwie, że sięgnę po Carissa to powraca. Ale jest to taka autorka, która, no nie wiem, jakoś mnie do niej ciągle ciągnie mimo wszystko. Podoba mi się to, że autorka czerpie z prawdziwych historii, prawdziwych, no tutaj akurat sportowców. I z tego, co słyszałam chyba u Natalii z kanału Kursywa, ona tutaj widziała dużo podobieństw do sióstr Williams, Seriny i Venus, chyba ta druga siostra się nazywa. Ja nie jestem jakąś ogromną fanką tenisa, żeby było jasne, oglądam czasem mecze Iggy, ale to właściwie wszystko i na tym cała moja wiedza się kończy. Natomiast kupiłam tą książkę, bo wiedziałam, że pewnie prędzej czy później skuszona wszechobecnym marketingiem tej książki będę chciała ją poznać, więc jest na mojej półce i czeka na swoją kolej. I ostatnia książka, którą tutaj mam, to też totalnie chwyt marketingowy, na który się skusiłam, a jest to książka Lato złamanych zasad. I to jest książka, która była bardzo, bardzo mocno reklamowana przez Moondrive jako książka dla fanów Taylor Swift. Oczywiście, jak nie jesteście tu nowi albo obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie, że ja jestem ogromną fanką Taylor Swift, więc taki marketing musiał mnie skusić. Mam lekkie obawy, że może to właśnie być taki no, zwykły chwyt marketingowy i tych odniesień tutaj wcale nie będzie jakoś tak bardzo dużo, ale też słyszałam opinię, że jednak jak się jest prawdziwym fanem, to można te smaczki tutaj odnaleźć i wyczuć, także jestem bardzo ciekawa i mam ochotę zabrać się za nią w następnej kolejności, jak tylko dokończę Rebekę McKay, także zobaczymy, może właśnie sięgnę wtedy po coś takiego luźniejszego, chociaż lato się już skończyło, ale zawsze można sobie przedłużyć to lato w książkach. Także takim akcentem kończymy ten book haul. Tak się to wszystko prezentuje. Tak jak mówiłam, jest to 8 książek, które w ostatnich miesiącach zasiliły moją biblioteczkę. No myślę, że następny book haul będzie dopiero po świętach, pod koniec roku albo na początku stycznia przyszłego roku. Także mam nadzieję, że taki filmik na początek, na rozruszanie Wam się podobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Możecie zostawić jakieś jesienne emoji, na przykład liścia albo grzyba. Wtedy będę wiedziała, że obejrzeliście ten filmik do końca, a pomożecie mi też oczywiście w zasięgach, komentując w jakikolwiek sposób. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem w kolejnych filmach. Cześć!